No, mamy godzinę 13:39 i jadę odwiedzić kapitana Żbika. Sprawdzimy, czy żyje, jak żyje. No, wiozę mu prezenty. O, całą torbę. A tam mam dozownik karmy suchej, dozownik na wodę, miska metalowa do karmienia, sucha karma, gdzieś 2 litry suchej karmy, 4 Felixy i 2 puszki bazilu. Chociaż on tam jedzenia mu nie brakuje, bo tam pan Zygmunt mu mięso daje. Mają kury, kaczki, to tam zawsze jedzenie jest. Także teraz tylko wezmę bzyka, wyprowadzę i jadę. Trochę popadało, ale przestało padać. Także zobaczymy, jak dalej będzie. No, jestem przygotowany. Mój pojazd mnie zawiezie. Rower elektryczny. Coś między rowerem elektrycznym a hulajnogą. Nazywam go Bzyk. Szybkość maksymalną 30 km na godzinę. Zasięg 40 km. Napęd, silnik elektryczny 250 W. Akumulator 10,4 amperogodziny. Także będziemy jechać. Naładowany jest. Proszę, 4 kreski. Nie? No. No tutaj. Ja we własnej osobie. I cóż, jedziemy. Torbę na plecy. Komu w drogę, temu czas, jak to przysłowie mówi. I opatrzność niech nad nami czuwa. Nade mną i nad kapitanem Żbikiem. No, zrobiłem sobie przerwę fizjologiczną. To jest droga na Trzebiatów. A tu jest droga na Kołobrzeg. I tam już jest właśnie ta wioska, w której jest kapitan Żbik adoptowany. No, samochody suną. No. Widzicie? Wąska droga. Także trzeba uważać, żeby nie zostać potrącony. No to jestem. Będę skręcał. Nic nie ma. Nic nie ma, to jedziemy. To jest właśnie ta miejscowość. I tu jest ten dom. Tutaj. O. No, pan Zygmunt powiedział, że mogę sobie wchodzić.
kiedy chcę. No to wchodzę. Zamkniemy furtkę. O, przewrócił się. Przewrócił się mój bzyk. Mój bzyk zrobił fik. Tak. Tutaj w ziemię miękko. No i idziemy. Ubierzemy czapkę. No i teraz najciekawszy moment. Czy będzie kapitan Żbik i gdzie będzie? Kapitan Żbik, kicia, kiciulek. Kicia, kicia. Kapitanie Żbik, kicia, kiciulek. Jest. Kiciuś, chodź. Chodź, kiciulku. Jesteś. Jest, kicia, chodź. Chodź, jak ci się żyje tu? Co? Powiedz, jak ci się żyje? Co? Powiedz. Jak ci się żyje? Kiciulku, zobacz, przywiozłem ci. Przywiozłem ci masę rzeczy. Chodź. Niuniek, Jezus Maria, jest nasz kapitan. Zaraz rozstawimy statyw. Kicia. A. Rozstawimy statyw. Tak. O. No, mi się składa trochę tu w trawie. A nie stoisz stabilnie. By musiał coś podłożyć. Sztywnego. Kiciuś. Kiciulek. Tu może będzie sztywno. Co? Chodź. 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 Usiądziemy. Chodź. Jak tu żyjesz, co? Oj. Oj. Ha, ha, ha. Aha, cieszysz się? Cieszysz się, kicia? Chodź. Niuniek. Chodź, zobacz, co ci przywiozłem. Kicia. Zobacz, co ci przywiozłem. Karmę ci przywiozłem. No. Chodź, chodź, tu ci dam
Na, jedz. Zadzwonimy do pana Zygmunta. Panie Zygmuncie, orzeł wylądował. Co? Orzeł wylądował. Co, przyszedł? Nie, no jestem na podwórzu u pana. Aha, tam? No. A ja go w ogóle dzisiaj nie widziałem. I ten karma zjedzona, a jego nie widzę. No ja przyszedłem, wołam, wyszedł. Pan wołał, to wyszedł, tak? Ja zaraz przyjdę, dobra? No. No, pan Zygmunt już idzie. Taki ciurko, chodź. Chodź, chodź.
Aćkiciołek. A skąd wylazł, powiedz pan? Stąd. Ale... Nie wiem, bo ja z podwórza go wołałem, a on... Patrzę, w progu jest. Ja jak się rano, dzień dobry. No. To tu leżał. Dlatego położyłem to do dobrą. Dobra, uważaj pan z tyłu. Panie Zygmucie, karma, zobacz pan. Nie? No, ja sobie mu codziennie prowadzę. Ale nie, to nie potrzeba. No. Bo tak to wietrzeje, a w tym będzie miał to świeżo. To sypał, no. To panie Zygmucie, tutaj wody, żeby nalać świeżej. Ja przyniosłem takiego wody, mam w internecie się zamknięte. Aha, to no, no, zabiorę, no to... Ale żeby wlać. Zaraz przyniosę. Nie? To mu się wstawi, to będzie, wie pan, na kilka dni. Pełne? No, na kilka dni. Ja tu karmy przywiozłem, te puszki, teraz tego Feliksa. No jest. Wiesz? Jedzkiczuku. Starą.
Jedz, gdzie. No pada, kochani, pada. Modlę dziada, jak to mówię, pada. Nie? I powiedz mi, jak ci się tu żyje? Co? Jak ci się żyje? Bo mówią, że taki nieszczęśliwy jesteś teraz. Co? Jak, Kiciuś? Są koty tutaj? Co? Masz kolegów? Czy wrogów? Jak tam? Kiciulku? No. Jak poznałeś już trochę tu teren? Co? Kapitanie? Panie Zygmuncie, tu w tych pomieszczeniach nie ma prądu? Nie. Nie ma odłożone, ani tu nie ma odłożone co? A w domu też nie ma? Może? W domu też nie ma. Nie odłożę, no po co? Jak on nie korzysta z tego, no po co będzie miał płacić tam abonament jakiś czy coś tam. No. A czemu? A nie, nie, bo wie pan, jakby był, to na przykład mam taki kocyk grzejny, nie? To ten, na przykład w zimę można mu tam i w ten czas grzeje. Jak już? Na 12 V. Na 12 V. To jest na 12 V. To znaczy do sieci przez zasilacz 12 V. Tam jest małe zużycie prądu. No bo od sąsiada tam. Pociągnie, ja dobrze z nim żyję. No dobra, dobra. I tego, niech pan włoży tam. Zakręci. Ten pan przywio... A, i teraz to co, łasisz się tych kurde gnido? No wie. Się? No potrzebuje czasu, żeby się do pana tego przyzwyczaić, panie Zygmuncie. Od tamtej pory, co pan go przywiózł, to dwa razy go idzie. Tak? Tak. Rano, zawsze rano jak przyszedł, nie? Ale wieczorem to już nie. Przychodzę taka szerucha, nie tam, myślę, żeby zamknąć tu, nie? Ale po co będę zamykał, nie? No i to teraz, panie Zygmuncie, wcisnąć tam. Przywrócisz, tak? Tak, i wcisnąć, to w ten czas to naciska i woda leci. I tego. A kto naciska? A nie, tam jak pan tego. Aha. Nie wcisnąć. O, i wszystko, tak? Wcisnął pan do końca? No. Ja przyniosę panu krzesełko takie wam fajne. No tu na przyczepie stoi. O, no to czemu, czemu panie, bo nie. No dopiero wie pan. Ja tu zboże suszyłem. Ciekawe, ciekawe jak te koty tutaj, czy on tam gania, czy je widzi? Od tamtej pory nie widziałem żadnego. Poważnie? Jak Boga kocham, no kurde. Przychodziłem tu zawsze jeden, dwa i czekały na czas. To musiał, wie pan, to już musiał się z nimi tego. No to ile to dwa dni? A poza tym wie pan, po zapachu. On chodzi, teren znaczy. Ale to dwa dni jest, jak pan go przywyższy, wie? No, no jakoś tak było. Trzy może. To nie widziałem. One śpią, te koty. No. Jeden stał tu w stodole. No. Drugi w tamtej stodole. Mhm. Tam. Wie pan, on tam chodzi. Tam spał. No. I oni przychodzili tu. Jak ja dosypałem jedzenie, to oni jadły, nie? A teraz nie widziałem jeszcze ani jednego. Ja tak z początku myślałem,
Raz go nie widziałem, drugi raz go nie widziałem. Myślałem, że tam te obce koty mu wyżerają, nie? No. Ale to jednak on. Nie, on, on. Wie pan, on ma 6 kilo, panie Zygmuncie. No, to jednak on. A mi się nie chce pokazać. Wie pan, on może tam chodził tego. A to było wszystko wyjedzone. Zawsze sypałem całą tą. Cały ten kafel, nie? No teraz dałem mu 2 saszetki, to zjadł od razu. A jeszcze miałem taki sos no. Mięsny. No. To taką całą miskę. To grozi na mojej wejście daj kotom. Jedni przyniosłem tutaj i sypałem do zjadł. Na drugi dzień jeszcze nie było nic. On apetyt ma, panie Zygmuncie, że to jest. Że ja mu nie żałuję. To jest 6 kilo facet. No tylko jeszcze tą budkę większą pan przy okazji jak będzie to weźmie. Nie, nie siedzi, kurde, panie Wiesławie. Nie, no to ja, nie, to ja wiem, że teraz nie siedzi. To ona już niech zostanie, ale przywieziemy tą dużą mi pan postawi tu obok. No to pan tamtą przywiezie, a tą zabierze. A nie weźmie pan? No ale no, no nie, po co mi? Hania nie chce, tam ona tak? Nie chce. No tak. To dobra, no to tą pan przywiezie, a tamtą się... A tamtą zabiorę i, już. No. I tu postawię to miejsce. I no. No, no bo po co, tyle bud, jak on... Widzę tam po tej słomie, ja nie razu tu nie wlazł. Panie Zygmuncie, jak będzie zimno, to będzie wchodził. Tak? Tak. No teraz jest ciepło, to koty co to? Panie, do 8 stopni to na dworze koty. Nie? No, jest trochę więcej. Nie? No, a teraz taka temperatura, to one by, panie... O, ale, ale z tej miski, a gdzie pan tę miskę rozrzucił? Nie no, postawiłem. A tu jest, tu. A miska tam za panem z tyłu. No, to wodę trochę upił, nie? Nie, woda też paruje. Ale była, tak połowę do połowy to nie było. No pije, ale też paruje woda. Ale niech będzie to wszystko tutaj. To będzie pan, wie pan, nie? Tak to wygląda. O, dobra. To jednak pana. Po głosie, jak gdzie tego usłyszał, to wiesz. A ja i kici, kurde, i tak. No, panie Zygmuncie, no potrzeba czasu. Potrzeba widzicie czasu. Pan. No ale widzicie, jak pan jest, to przyjdzie do mnie po głaskę. Bo... Panie Zygmuncie, on się przekona, poczekaj pan. Hmm. O, widzi pan. Ja bo nie będę tam ganił ani nic, to co? Nie, zobaczy pan, że się przekona. Ale w internecie jaka nagonka na mnie, panie. Kurzyłem się, zablokowałem komentarze, powiedziałem, nie będzie żadnych. Że pan go oddał? Panie! Tak jakby go, wie pan, na rozstrzelanie zawiódł. Takim. No to pokaż pan, jakie mam warunki, w tym mieszkam. A, panie, jak ktoś jest uparty i pierdoły zaczyna wypisywać, to ja tam piszę, tłumaczę, gdzie tam pan? No ale on ma tu takie naturalne warunki. No. Tu nie ma nic, gnoju ani nic, wszystko elegancko. Panie Zygmuncie, przecież on cały czas żył jako wolno żyjący w tych pustostanach tam. No, on tam ostatnio, ile? Niecały rok dopiero w Bocianówce. No. I suchutko jest, no. Karwa jest. Narzekają, że sterylnych warunków nie ma, nie? Że... Sterylny to znaczy co? No znaczy niestety, nie ma klimatyzacji może. Aha, nie ma klimatyzacji, nie ma tego, pisuaru do srania. Panie, ma warunki naturalne, lepszych nie może mieć. Panie Wiesław, ja mam tą kotkę, pan widział tą kotkę, nie? Nie widziałem jej. No jak nie, no nagrywał pan ją, no. A to kiedyś, tak? No. Ona kurde taka jest, że ona z kurczakami śpi. No, widzi. Ma stajnie, elegancko, tak samo jak tu. No, bo nie ma takich tych, nie? Ale codziennie tam świeżutkie wsypuje, wodę wymienia. Do srania ma tą... kuwetę. Nie kuwetę, taką... Miskę, no. Blachę taką i tam... I było, okna nie było jednego, nie? No to ona sobie tam wskakiwała i uciekała. A teraz zrobiłem okno, zakleiłem i wczoraj tak specjalnie zamknąłem ją tam, nie? No. Żeby nie ucieknie. Ja rano jak otworzyłem, kurwa, jak wypierdzieliła, jak wypierdzieliła i prosto gdzieś w piach. Nie załatwiła się tam. No. Ja już 2 razy wymieniałem ten piasek, kurde, i się tam nie załatwiła i koniec. No co, kapitanie Żbik, jak tam? Powiedz ci się żyje tu, co? No, jedzie pan. Wie pan, on to jest kot dominator i on chce, żeby go, wie pan, tam preferować, wie pan, głaskać i tak dalej, nie? Też zazdrosny o inne koty jest i to widać, że to był kot domowy, panie Zygmuncie.
Że w mieszkaniu mieszkał? No to gdzieś ktoś był domowy, ten kot. O, patrz pan, ja tą kotkę mam, to ona łasi się, bo jak nie ma co jeść, to przyjdzie tam po nocy, tam nogą tam, no. Nie? Dwa razy ją tak pogłaśnie jak pan i spieprza. I no, ucieka. No a ten jest niesamowicie no. A ona ucieka i wystarczy widocznie jej tej pieszczot i chodzi. No, dobra, tak, dobra. Tylko ona jest wystabilizowana, nie tam. No ten też wykastrowany no, jest. Ale to jest oswojony kot, niesamowicie. No, no ten. To widać przecież. No przecież obcy kot tak od razu do pana nie przyjdzie. A, kurwa, o, przepraszam, on no. Wcale nie przyszedł. No. Nie podejdzie, kurde, po roku nawet. No. Wie pan, ludzie się przyzwyczaili, że widzą, że ja tam koty mają bocianówkę, że dbam, że tego i teraz myślą, że jak gdzieś się odda, to już nie będą miały luksusu czy coś takiego. Chcieliby, żebym ja wszystkie koty przygarniał i wszystkie w bocianówce, żeby były i żadnego nie wydawał jeszcze. No to nie ma takiej opcji, nie? No panie, ile kotów ile tam się zmieści, kurwa? No. Połap te, co tam luzem, weź do bocianówki i wszystkie trzymaj i żadnego nie wydawaj jeszcze. Jeszcze jedną bocianówkę można postawić. Tylko, że wie pan, to wszystko trzeba chodzić przy tym. Ale się rozpadało. Karmy trzeba też, nie? No. No co, przyszedł do mnie teraz. Chodź, no chodź. No chodź, chodź. Nie, nie, pan go pogłaszy, bo chcę, żeby pan go no, pogłaskał. No chodź, no chodź. No. Chodź się pogłaszy, chodź, chodź. No przyjdzie no. Czas, on panu skoczy, chodź, zobaczy pan. Chodź, kotku, ty jesteś fajny. Ja mam już takie dwa osłony. Ale zobacz pan, jaki nabity, jakie mięcho. No, nie? Niedzielę Hania przyjedzie, to będzie... No, o, kurczę. Ale on nie zejdzie. Jak pana nie będzie, to on nie zejdzie gdzieś tam. Może na stół tam skakuje, bo tam biorają. Panie Zygmuncie, niech weźmie saszetkę. Tą. No, no. Szelest tego, to zaraz do jedzenia schodzi. Tak? No. No, ale on jedzenie ma cały czas. No ale słucham tego, ale jak saszetkę weźmie, to no, no, przylatują no. Jeszcze bardziej. Nie? No i fajnie. I po co mu jakieś do załatwiania się jakiś piasek? Nie. Robisz sobie na dół i się tam załatwi. Oczywiście. A konto jest takie, że wygrzebie sobie dziurę, załatwi się i zasypie. A tutaj ma teraz punkt taki obserwacyjny, położy się u góry, nie? I obserwuje z góry. Ale mówię, kot to wygrzebie sobie dziurę, no. Załatwi się i przysypie ziemią, tą co no. Wygrzebał. No. No on to na pewno w nocy, to wie pan, chodził po terenie. No, no, no. Chodzi, tam posika, poznaczy, no. Te inne koty przyjdą, to już, wie pan, wyczuwają. Nie widziałem od tamtej pory żadnego. A nieraz dwa, trzy przychodziły na jedzenie. No. Tylko ja dawałem jeść tam, gdzie ten podparta jest ta. No. No tam w stodole, nie? Tam im dawałem. Tutaj nie, tylko tam, nie? A ile tutaj kotów przychodzi, obcych? Przychodziło dwa, trzy. Tak? No, a teraz od tamtej pory jak on jest, to nie widziałem żadnego. Żadnego nie widziałem. Koty, wie pan, wyczuwają od razu tam. Przyjdzie, zobaczy, spojrzy w oczy, nie musi walić, już wie pan, wie, który jest dominujący. A u mnie tylko Basiorek wytrzymywał jego spojrzenie. Ten stary kot alfa. Byłem u dentysty, zęba wyrwałem, boli mnie to wszystko, ja skurczyłem, cała połówka. Dał mi znieczulenie, to fajnie, nawet nie czułem jak wyrwał. Ale po dwóch godzinach, kurde. No wie pan, mi kiedyś się zrobił ropień pod dwoma trzonowymi, tym ostatnimi, kurczę. Pani jak mi wyrwała, to ja blady byłem. Powiedziała, panie siadaj pan, nigdzie pan nie chodź, mówi tutaj. Mówi, z godziny pan posiedź. No. Ale nie, on mi się tak wykruszył, nie? Tak pół było zęba, a pół wykruszone. No i on mówi, że plombować jakoś kanałowo. Ja a mówię, to... Panie doktorze, a to coś pomoże? No nie na długo, mówi panie, namęczy się pani i co? I tak trzeba go będzie go wyrwać i tak. No. Ja mówię, to rwij go pan, kurę, od razu. To zniczulił mnie i chyba trzy te narzędzia wymieniał, nie? O kurczę. Z 15 minut, kurę. Ja czułem, jak on tam i w jedno, i w drugie. To w Mrzeżynie tam? Co? Ten wojskowy? Mrzeżynie, no. No, on jest fajny. No. Chodź, kapitanie, chodź, kicia. A, idzie pan. I wreszcie wziął może te zdziosła trochę tak po no. No, gdzie pójdziemy? Chodź. Chodź. Idziesz? Chodź. Widzisz, ma przedtem się bał iść. No, chodź, Kicia.
No. No. Chodź. On się tutaj czuje najbezpieczniej. Panie Zygmuncie, tu. Nie wiem, tu psy są, ale za płotem, nie? One ani nie wychodzą nam żaden. Mm-hmm. Jest, ma taki jeden duży, drugi mały. Ale one nie wychodzą w ogóle, nie ma takiej opcji, żeby wyszły. Oni tam nawet nie szczekają może. Jak ja przyjdę, to oni do płotu podbiegają, tak? Mm-hmm. No. Ale on za mną nie pójdzie do płotu. Drzewa na upał, Michał, kurczę, Molek. No, na upał, ja narąbałem. Tak? A ja. No, porąbałem to wszystko i powóziłem. Ja to bratu specjalną siekierkę kupiłem. Ja mam taką siekierę. Uparkę, kurwa. Pan go głaszcze, niech pan go głaszcze, nie tak, głaskać. Uparkę wszystko powoziłem i to mi na zimę starczy. No. To mi na zimę starczy wszystko. Jeszcze jak braknie mi, to tą orchę porąbię. Panie Zygmuncie, pan mu saszetkę włoży. Tak? Tam z tyłu. Niech on wie, że od pana też tam, nie? Tam się odrywa. Zaznaczone. O, widzi pan? Widzi pan? Zobacz pan, jak on patrzy. Widzi pan? A, ty cwaniaku. Także na tą saszetkę to on od razu przyleci. I tutaj niech pan włoży i rozdrobni tak mu. Ja to rękoma, wie pan, tak biorę mu, rozgniatam. O. No to już trzecią je. A po złoty 20. Jedna saszetka. Jak go rozbestwisz, to ja nie zdążę mu tu jedzenia rozsikować. A to tam świniaka pan zabije. No chyba, że tak. Ale to pachnie, kurde, bym się sam naje. To panie, niektórzy ludzie to wyjadają. Tutaj. Dobra, starcz. Już nie ma pusto. No. Tutaj jest taka rodzina. O, tamtą łyżkę niech pan tam machnie. Kiedyś ten jeden mieszka w Szczebietowie, a drugi tu, dwóch tu. No. I kiedyś tam za komuny pojechali na Danzig do Szczebietowa. No i żeby nie wracać do domu, to pojechali. A mówił pan i zjadł mu, no, z lodówki. A ten przyszedł i mówi, kto mi dolił, kurwa, ten jedzenie na kota, mówi. Głęby już pozawodziły, deszcz zaczął padać i było ciekawe. No właśnie, ja miałem jechać, zaczął padać. Ale mówię, widzę takie chmurki, my to takie roszenie. No, takie przyrody, takie drobniutkie. No. Tam ktoś mówi, że o, tam może przyjść 7 km, to przyjdzie. Ale gdzie tam, jeżeli ja go tutaj zostawiłem i on widział, że ja tu jestem, to on wie, że ja tu wrócę. On tu będzie czekał. Tak codziennie pan nie musisz przyjeżdżać, nie? No nie, nie będę panu tutaj na jazdę robił. Ale ja panu powiedziałem, że tu jest bramka otwarta i pan ma upoważnienie, żeby tu wejść, zrobić co pan trzeba. Czy ja jestem, czy nie jestem, to nie ma znaczenia, tak? W niedzielę mogę przyjechać? Oczywiście. No to w niedzielę przyjadę też tam, na odwiedzę go tu. Jak dziadek. Na progu usiadł, zobacz, pan siedzi, patrz. Tylko Gniewko troszkę chory jest, bo żona cały czas tam jest, w Gryfice, nie? No. Dzisiaj też rano zawiodłem. I chciałem wziąć w niedzielę Hanie rano. Uh-huh. I do Gniewka tam iść na dożynki, nie? Ale nie wiadomo, jak wyzdrowieje, to pójdziemy, a jak nie, to nie pojadę, nie? To w niedzielę, tak? Tak, w niedzielę. Są w Gryficach dożynki gminno-powiatowe. O, tak. To by tam, to będzie. No ale tu te gminne fajne były, kurde. Ten człon, jak skakał, ten Gniewko, skurokowanie. A ja w tym czasie, panie, tam przy Bocianówce, kurczę, robiłem te zadaszenia z tego linoleum, nie? Ale nie wiem, czy panu mówiłem, kurczę, jak on tam opalał ten dach, to tam z tyłu półka u góry była i wyłożona chodniczkiem. Ten chodniczek się zapalił. I on się palił. My nie wiedzieliśmy. On się właśnie tlił. Ale chyba później nawet płomieniem, bo
ściana jest osmalona. Zgasa? Sam zgasa. Ale my cały czas byliśmy tam. Woda była przygotowana w razie czego. Ale ja też nie skojarzyłem, kurczę, że... A widziałem, jak on tam tego, nie? To jakby się zapaliło, to by poszło w drzewo samo. No same drzewo, wie pan, kurczę. I co robimy, panie kapitanie? Jest co obserwować. Bo jeszcze tak do końca nie się nie oswoił. Jeszcze nie. Ale już ten teren, jak ja to mówię... Na pole, nie wiem, czy na pole wychodzi, bo tam mysz złapie też na pewno. Nie, wie pan, tam w nocy to pan nawet nie widział, to on tu chodził, na pewno. On tu nie siedział cały czas. Tak. Nie? No obserwuje, sprawdza. On musi się oswoić, nie? Gdzie co jest, przejdzie, zobaczy, to już nie będzie wiedział, nie? Coraz dalej. I będzie wracał na noc, nie? Oczywiście on już tutaj... Do jedzenia, no. Tak, jeszcze tu widzi pan jedzenie, picie, nie? To poza tym... Świeżutkie wszystko. Dla niego to jest tak, widzi pan, tu pójdzie, schowa się w razie czego, to się czuje bezpieczny. Że będzie uciec, niebezpieczeństwo jakieś, nie? No. A tam internauci, o dziurawy dach, tego to, a kurczę, te koty wszystkie tam, te co na kotłowni, przecież po piwnicach, tego to gdzie to śpią, w jakich warunkach śpią? Ci ludzie to też, wie pan, mają w głowie, jak koty na wsi żyją, no. No tak jak ten. No, wszystkie tak żyją i co? No i to rano jak, tam była zamknięta stajnia, to rano, jak ja otwierałem, to przyzwiastał. To tylko myk do domu i już tak, do Grażyny, jak jeszcze była spała, do Grażyny. Ten pański kot, tak? No, do Michała na górę, a Michał mówi, kurwa, weź tego kota, mówi, kurwa, on tu miałczy, a ja chcę spać. Ja mówię, to śpij. Wie pan, on już później jak się oswoi, to tam do mieszkania będzie wchodził. Tam jest otwarte cały czas. No. Tam do tego mieszkania sąsiada koty. Ktoś idzie? Nie. Idzie ktoś? Nie, jakiś taki szelest był. I on się też... Nie, to nie przyjdzie. Michał. Chyba, że Michał, ale Michał... Może Michał tam. Gdzie on poleciał? Tu, tam, do góry gdzieś. O, tutaj. Na tę brązowę. No i teraz z góry patrzy sobie, nie? Kiciulek? Chodź. Ja to zaniosę. Dla myszy. No chodź, kicia. Tak, proszę. Myślał, że niebezpieczeństwo, to poleciał. Siętego. No.
No. No chodź. Chodź, kicia. No. No, idziemy. Chodź, kapitanie. Chodź, kicia. Chodź, usiądziemy sobie na przypiecku, co? No, słyszeliście, jak kapitan Żbik jest, to pan Zygmunt już żadnego kota nie widział. No, jeszcze się boi. Jeszcze trochę nie zna tego terenu. Co, kicia? Co? Kapitanie? Chodź, kicia. No masz jedzonka, widzisz? Masz picie, masz wodę, suchą karmę, masz domek. Nie? Hania przyjedzie, to cię wygłaska, zobaczysz. No. No, jak będę odjeżdżał, to żeby on nie widział, że ja odjeżdżam, oddalam się, bo tak to poleci za mną, szukać mnie. No, co? Czekaj, kiciek, ja ci postawię tutaj pieniek. To ty sobie będziesz tak na pieniek wskakiwał.
Widzisz, tam siedział. Koty lubią tak na pieńku siedzieć. I zdałoby się jeszcze tą budę na pieńkach postawić, tak wyżej, żeby nie stało na samej ziemi. Też koty tak lubią. Trzeba by dwa pieńki postawić. Albo palety tutaj. O, palety się położy. Dwie palety. No. Tak zrobimy. Wiesz, kapitan Bik? Położymy palety dwie. I to będzie na paletach. O. Mówiłem? Widzicie? Mówiłem, że on usiądzie i sobie będzie siedział tak. Obserwował. No, koty tak lubią. Jeszcze jedną paletę przyniosę. Wiesz? Jeszcze jedną paletę przyniosę.
czekaj. Nie zwal mi. No tak mu zrobiłem, kochani. Najadł się, teraz go suszy. No mamy 15:12. No, idziesz na pieniek? Usiąść? Co? Co? Idziesz na pieniek usiąść? Ticia? Idź na pieniek sobie. No, idź tam na pieniek. Idź tam. O, idźcie. To jest to. Trzeba znać naturę kota. Żeby wiedzieć, co on chce. Tą belkę jeszcze przystawię mu. Tak, żeby mógł wchodzić. Tego. On tam lubi wchodzić na to. To postawimy. To. O, tak. I on sobie będzie tutaj wchodził po tej belce. Tam i schodził.
Nie? Na kolana chcesz? Chcesz tu na kolana? Kajkiczek jeszcze tu. Jeden pieniek przyłożę, taki płaski tam. No i znowu usiadł. Widzicie? O, jeszcze tu jedno położę. To będzie takie szerokie. Będzie mógł wejść tutaj sobie wygodnie. Trzeciego Feliksa już zjadł. No teraz karma jest w dozowniku, woda w tym, to nie musi czekać, aż mu przyniosą, nasypią, jak zje. I znowu. I znowu kiciulek. Obserwujemy teren, tak? No, postaram ci się zrobić zdjęcie takie. Wiesz? Siedź tutaj na pieńku. A ja ci zrobię zdjęcie takie. Wiesz? Pada, nie? Piciek, pada? Pada. Zobacz, chmury są. Widziałeś, jakie chmury są, picia? Wziąć, bo deszcz pada z martwą, a on nie jest wodoszczelny. Wiesz, on nie jest wodoszczelny. No. Widziałeś tu inne koty? Co?
co? Chodzą? Pogoniłeś je? Pan Zygmunt mówi, że nie ma innych kotów, jak teraz ty jesteś. To chyba się boją ciebie, co? No tak, wyjechałem, zaczęło padać i pada taka mżawka. Poczekam trochę, aż mżawka przejdzie i będę jechał. Nie, kapitanie Żbik? To dużo ciekawych się tu rzeczy dzieje, powiedz. Kiciulku. Dużo. Co żeś widział ciekawego tu? Posiedzimy jak stare dziadki, nie? No, pan Zygmunt mówi, że prądu tutaj nie ma, ale jak będzie zimno, to przedłużaczem pociągnie tutaj. Będzie miał w domku, ten pan Zygmunt ode mnie przywiezie ten duży domek podwójny. Włożymy ci ten kocyk grzejny, ten na 12 V i ci będzie w pupę grzało. Będziesz miał ciepło, nie będziesz miał zimno. Przyjadę do ciebie w niedzielę, wiesz? Po obiedzie. Tak? Dzisiaj mamy środę. To jest tak, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Za 4 dni. Przyjadę. Patrz jak pada w mordę dziada. Oskarkowi się to podoba, jak mówię, ale pada w mordę dziada. A Oskarek paczkę znowu przyśle, wiesz? Wiesz, kapitanie? Z karmą. Zamówił już. Pada. Zielono, ładnie, trawka, mlecz. No, zrobimy może transmisję, co? Kapitanie Żbik. Zrobimy transmisję. I brzoskwin parę, nie? Oj, starczy. Te brzoskwinie co, zjadł pan? Czy... No, zjadłem, przebrałem. Dobre? No. Chłopakom dał pan trochę? Nie. Owczarek tam. On zawsze chciał, nie? Ale, wie pan, ja mu obiecałem, ale on później zaczął z gębą do mnie. Co mówi, kurwa, gdzie masz tego? To, wie pan, zaczął się rzucać. Co my chorą? Gumną dostaniesz. Tak. Krzyszkowi tam chce się łowić. No. Dobra. To na razie, pa. Kapitanie Żbik, pa, pa. Tak? Cześć. No, cześć. Tak? Cześć. No. Trzymaj się. Do niedzieli. No.
No dobra. A i co? Co on robi? Siedzi, patrzy. Siedzi, patrzy. No. Łezka się w oku trochę kręci. Nie powiem. Jedziemy. Bzyka bierzemy i jedziemy. Deszcz trochę popadał. Zmoczył go. I co? Widzi mnie? Siedzi tam, ale nie patrzy w moją stronę, patrzy teraz, teraz patrzy. To cześć, kapitanie Szpik. Do niedzieli, Kiciu. Zobaczymy się.